cukrownia w Środzie Wielkopolskiej na stałe wpisała się już w krajobraz miasta. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak wygląda w środku. Było można się o tym przekonać podczas pikniku rodzinnego, który odbył się na jej terenie. Dla mieszkańców zostały otwarte miejsca, do których wejście na co dzień jest niemożliwe. Oczywiście w tym czasie nie ma kampanii, także faktycznie tych buraków chociażby na placu buraczanym, na którym jesteśmy teraz, nie zobaczymy, ale mamy przygotowany dla Państwa materiał wideo, który opisuje cały proces produkcji cukru. No i oczywiście można przejść, obejrzeć urządzenia wykorzystywane do produkcji cukru na żywo. Choć to właśnie zwiedzanie obiektu cieszyło się największym zainteresowaniem, to nie mniej atrakcji czekało na wszystkich, którzy przyszli na plac koło cukrowni. Mamy naszych przyjaciół, wystawców ze strefy rękodzielniczej, także można jak najbardziej podejść, zapoznać się z ofertą. Oczywiście jest strefa również zabaw dla dzieci, dmuchańce, skakańce, również Akademia Żeglarska ze Środy Wielkopolskiej również nas odwiedziła, także jest tutaj z nami, można zobaczyć na żywo łódki, przyjrzeć się najmniejszej łódce kabinowej. Zarząd cukrowni podczas pikniku rodzinnego podkreślał, że współpraca pomiędzy mieszkańcami Środy i cukrownią układa się bardzo dobrze. Przypomniano, że cukrownia zaopatruje w ciepło najważniejsze obiekty w mieście. Zaopatrujemy w ciepło około 30% mieszkańców Środy i póki co udaje nam się to robić przy znacznie niższych cenach niż te ceny, które funkcjonują na rynku. Oczywiście cały szereg działań w ramach tak zwanych dobrych działań. Wspieramy inicjatywy społeczne, niezależnie czy są to inicjatywy związane z dziećmi, ze starszymi ludźmi, z przyrodą. W pikniku na terenie Średzkiej Cukrowni wzięło udział kilka tysięcy osób.